Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Gliwic, a konkretnie z Łabęd, z Kościoła Ewangelickiego Marcina Lutra. Hasła biblijne, które dzisiaj na dzień 15 września 2022 roku i czwartek są wyznaczone, brzmią następująco. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. To z przypowieści Salomona z 12 rozdziału i 18 wiersza. I fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian z 14 rozdziału i 19 wiersza. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Moi drodzy, bardzo dużo w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach mówimy o wojnie. I ta wojna pokazywana jest właśnie w taki sposób, że oto są naloty, bombardowania, ludzie strzelają do siebie, widzimy dużo zniszczenia realnego, zagrożenia, takiego fizycznego, namacalnego dowodu czy momentu, gdzie jakiś pocisk wybucha, dzieje się wielka tragedia, giną ludzie. A dzisiejsze Słowo Boże mówi o słowach. I pomyślałem sobie, że często, wielokrotnie taka wojna dzieje się pomiędzy nami, w naszych domach, tam gdzie jesteśmy, w naszej pracy, w naszych szkołach. A pociskiem, a orężem jest właśnie Słowo. Ale nie to Słowo Boże, tylko Słowo, które wypływa z nas, które często jest nieprzemyślane, które często rani. I tutaj Salomon mówi, kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. I często jesteśmy tymi, którzy właśnie zadają ból słowem. Często jesteśmy tymi, którzy potrafią tym słowem dobijać, którzy potrafią tym słowem wyrządzać krzywdę. Ale jest też druga część tego słowa, lecz język mędrców leczy. Co to znaczy? Myślę, że każdy z nas może być takim mędrcem. Mędrcem, który będzie ważył na słowa. Kimś mądrym, kto będzie wiedział, kiedy co powiedzieć i jak mówić, żeby nie ranić kogoś, kogo spotykamy na naszej drodze. A wręcz w przeciwieństwie do tych złych słów będzie starał się wypowiadać tylko dobre słowa, przyjemne, pożyteczne. Te, które dają nadzieję, te, które coś wnoszą. I życzę każdemu z Was i sobie, żebyśmy byli mądrymi ludźmi, którzy potrafią ważyć słowa, którzy potrafią słowem podnosić, a nie dobijać i którzy właśnie tym słowem leczą, a nie ranią. Jest tutaj taka modlitwa w naszym przewodniku z Biblią na co dzień. I może teraz pomódlmy się nią razem. Panie, dziękuję Ci za wszystkie dobre słowa, które słyszę. Za wszystkie dobre słowa, które znajduję. Za cud naszego języka. Proszę Cię o odwagę do szczerości. Pomóż mi mówić, nie wyrządzając szkód. Pomóż mi milczeć, kiedy to konieczne. Amen. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.